Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj u kolegi Krzysztofa Zymlińskiego. Ostatnio, kiedy byliśmy u kolegi Krzysztofa, kolega Krzysztof prezentował nam gołębie młode, które miał wyhodowane po gołębiach Andreasa Drapy, po gołębiach Dirka Lekensa, Michela Van Linta, Bojte, Derwy, Alberta. No, różne były to gołębie, takie, które on tutaj młode oferował. Dzisiaj tak się składa, że kolega Krzysztof przeprowadza się z Kłobucka w inne rejony Polski i te gołębie, które będzie tam hodował, no niestety ilość musi ograniczyć. W związku z czym, że ograniczenie to po prostu musi się ich, no, sprzedać musi. I dzisiaj chcemy z kolegą zaprezentować między innymi tutaj gołębie Andreasa Drapy, które kolega Krzysztof ma na sprzedaż. Może więcej o tych gołębiach Andreasa Drapy powie kolega Krzysztof. Proszę bardzo. No, są to gołębie z mojego rozpłodu. Są gołębie takie, można powiedzieć, markowe. Są po Marko, po Kasandrze, po Champie gołębie. Jest tych gołębi, nie wiem, jak Krzysztof, tam 16 sztuk. 16 sztuk tych gołębi. To są to gołębie rocznika, ja powiem, może 2011 i dwa gołębie rocznika 2013. Tak, tak. Jeden jest 2012, to tak. Jest syn Spidermana. I 2013 są to dwóch braci po Marko i po Karlu Apolonia. Są to markowe takie gołębie. Tutaj te gołębie w rozpłodzie u Ciebie były jak długo? Bo Ty masz od początku bezpośrednio. Ja mam od młodych gołębi. Od drapy bezpośrednio. Tak, tak, oczywiście. I młode gołębie, które tutaj miałeś, też lotowałeś tu w oddziale, dopóki lotowałeś, tak? Tak, tak. Się sprawdzały? No, to są podstawa mojego gołębnika, gołębie drapy. Tam teraz, gdzie się przeprowadzasz, nie masz możliwości po prostu trzymać tej ilości. Nie mam możliwości takiej dużej ilości trzymać gołębi, dlatego muszę ograniczyć hodowlę i z tego względu też sprzedaję większość tych gołębi. Tutaj ceną wywoławczą za te gołębie my ustaliliśmy tak na poziomie mniej więcej 1000 zł, z czego też dwa gołębie mają taką cenę dużo wyższą. Może powiedz o tych dwóch gołębiach, które mają taką wyższą cenę, dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, bo to jest po prostu, to jest po Marko i po Kasandrze, po dwóch olimpijczykach. To jest samczyk 358, daje naprawdę wyjątkowe potomstwo. Gołębie po tym samczyku no, wygrywają, jako już roczne pokazały swoją klasę. Ten samczyk jest bardzo podobny do Kasandry. Więcej do Kasandry jak do Marko. To jest ten jeden samczyk, a ten drugi to jest samiczka czy samczyk? Ta druga to jest samica. To jest samica z numerem. No, nie mogę znaleźć teraz. Zaraz tam odnajdziemy, to kolegom powiemy. W każdym bądź razie te gołębie, które kolega stawia na sprzedaż, są to gołębie naprawdę... No dużo mam do drapy, tego gołębi, teraz się już pogubiłem tutaj. 592. A był na początku. To jest po Marko, tak, po Marko i po siostrze Kasandry. Też to jest samica, to jest też bardzo dobra samiczka, niebieska. I miałeś sparowane kiedyś razem? Nie. Tak, tak. Tak? One były razem, jak na imbredy sparowałem. Tutaj większość, część hodowców w Polsce kupiło sobie te gołąbki. Uważam, że na pewno będą mieli pociechę z tych gołębi. Także kolegów zachęcamy, koleżanki do wzięcia udziału w tej licytacji. Tym bardziej, że dwa tygodnie temu się zakończyła aukcja gołębi Andreasa Drapy, tam, która w Sosnowcu organizowana była w hali Expo. Te gołębie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Andreas Drapa też był zadowolony z tej aukcji. Widać, że te gołębie w Polsce zdobywają sobie coraz większą popularność, a tutaj będzie okazja właśnie nabyć takie gołębie od kolegi Krzysztofa Zymlińskiego. Na razie koledze dziękujemy, a hodowców wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tej licytacji.